Na program zaprasza Grupa Marmar, producent najwyższej jakości budowlanych materiałów izolacyjnych. Wododzona Wanda Kraków kontra Orzeł Łódź. Przerwę, witamy serdecznie ze stadionu z Rybnika. Tu ze stadionu przy ulicy Hetmańskiej w Rzeszowie. Witam Państwa bardzo serdecznie, Robert Noga. Witam Państwa bardzo gorąco i serdecznie ze stadionu w Gdańsku. Witamy Państwa serdecznie z Węgier, gdzie pogoda nie rozpieszcza od samego rana. Witamy Państwa serdecznie z Łodzi. Witamy Państwa serdecznie z Gniezna. W Rawiczu dziś piękna pogoda, chociaż mieliśmy obawy jadąc tutaj, jak to będzie wyglądało na szczęście. Ze Stadionu Miejskiego w Ostrowie witamy Państwa bardzo serdecznie. Stadion w Opolu to dzisiaj miejsce, gdzie jesteśmy z naszymi kamerami. Jesteśmy na stadionie Motoru Lublin. Z naszego studia w Warszawie tym razem witamy Państwa bardzo pięknie. Sezon 2010 przechodzi do historii, chociaż skończył się parę dni temu. Fantastyczne mecze, emocje trzymające do końca w napięciu to cechy charakterystyczne tego sezonu żużlowego w pierwszej lidze. Po spadku Ostrowa do pierwszej ligi, do drużyny pierwszej ligi dołączyła ekipa z Miszkolca. I karty były rozdane w ten sposób, że pewne ekipy miały liczyć się w walce o pierwszą czwórkę, pewne ekipy miały walczyć o utrzymanie. Czy tak było w czasie sezonu? Nie do końca, dlatego że sport jest piękny, bo jest, proszę Państwa, nieprzewidywalny. Piękne spotkania, niestety rozgrywane w nieco późniejszych terminach. Tragedia smoleńska, później powódź, opady deszczu spowodowały, że nie pokazujemy Państwu po każdej kolejce tabel ligowych. Byłby to nieco zamazany obraz do tego, co rzeczywiście się działo. Staraliśmy się wybrać 8 najlepszych, najbardziej ciekawych spotkań pierwszej i drugiej ligi żużlowej. I w dzisiejszym programie pokażemy Państwu właśnie te, które naszym zdaniem przysporzyły najwięcej emocji. Na pierwszą kolejkę przenieśliśmy się do Rzeszowa, gdzie miejscowa Marma Hadykówka miała podejmować ekipę z Grudziądza, a także byliśmy w Rybniku, gdzie RKM ROF Rybnik walczył z ekipą Lokomotivu Daugavpils. Te cztery ekipy, w zamyśle wszystkich fachowców żużla, miały walczyć o awans do pierwszej czwórki. Faktycznie na początku pokazały swoją siłę rażenia, ale nie wszystkie wytrzymały trudy tego sezonu. A więc Marma Hadykówka Rzeszów kontra GTŻ Grudziądz to na dzień dobry, a potem relacja z Rybnika RKM ROF Rybnik kontra Lokomotiv Daugavpils. Te dwa spotkania wybraliśmy dla Państwa. Popatrzmy raz jeszcze, jak to było. To nastawienie jest takie, że przyjechaliśmy tutaj przynajmniej zrobić dobry wynik, ale przyjechaliśmy na pewno wygrać ten mecz. No zobaczymy, jak to będzie. Tor jest bardzo przyczepny. Zawodnicy moi w ogóle nie narzekają, są zadowoleni, że jest taki tor. No dwa mecze wygraliśmy, ale mogliśmy więcej wygrać ze względu na to, że niektórzy zawodnicy jak David Watt ma problemy sprzętowe i tak samo dzisiaj nie mógł przyjechać. Wczoraj potwierdziło 15:00. Potwierdził, zadzwonił do tłumacza i powiedział, że nie jest w stanie przyjechać ze względu na... No nie ma sprzętu, bo motory mu drżą i jest nieprzygotowany jak na razie. No leciutka trema jest, bo goście już mają dwa spotkania ze sobą. My właściwie w ciemno, no nie znamy siły wszystkich swoich zawodników, nie wiemy jak się zaprezentują tutaj w naszej drużynie. Ale no jesteśmy dobrej myśli, jesteśmy u siebie, jesteśmy gospodarzami i no, liczymy na zwycięstwo. Ostrożnie i delikatnie zarówno Robert Kępiński, jak i Dariusz Śledź mówili o szansach swojej ekipy. Dla ekipy Marmy Hadykówki był to prawdziwy debiut przed własną publicznością. Jak się potem okazało w trakcie sezonu, Marma u siebie gromiła wszystkich rywali, poza jedną wpadką z pewną drużyną, o której później w trakcie kolejnych już ligowych kolejek.
Zobaczymy, jak pokaże się dzisiaj. No i zobaczymy, czy wreszcie para gości podejmie walkę, bo jak na razie przegrywają Grudziądzanie, można powiedzieć, sromotnie. Richardson, Buczkowski, Lampard i Mroczka. No i wreszcie lepszy start zawodników z Grudziądza, ale się ciasno nawieździ łuk i przewraca się Dawid Lampard. Czy podniesie się? O nie, oczywiście będzie leżał na torze i będzie chciał, aby ten wyścig został przerwany. I sędzia Tomasz Proszowski oczywiście bieg przerywa. No i bardzo jestem ciekaw teraz decyzji tarnowskiego arbitra, czy dopuści Lamparta do powtórki, czy też podejmie jakąś inną decyzję. Piąty bieg, Rory Schlein, kask żółty i Edward Kenneth, kask biały, to goście, a gospodarze Rafał Okoniewski, który też zwycięstwem bardzo dobrze wprowadził się do rzeszowskiej drużyny i doświadczony 35-letni już Maciej Kuciapa w kasku czerwonym. Czy coś się zmieni w tym spotkaniu? Czy będziemy świadkami kolejnego bezproblemowego zwycięstwa pary gospodarzy? No właśnie, ale że dociąg do łuku znakomity Rafała Okoniewskiego, a Maciej Kuciapa przedziera się przy bandzie z kłopotami. No i zablokował go Edward Kenneth, więc Kuciapa zmienia kierunek ataku. Teraz wąsko po wewnętrznej i już jest trzeci, a Kenneth spada na czwarte miejsce. Drugi Schlein, a na miejscu pierwszym Rafał Okoniewski. Maciej Kuciapa będzie atakował Rory Schleina. Bardzo rozmaicony ten atak na szczycie łuku. Ścina Kuciapa do krawężnika, ale Australijczyk jest jeszcze szybszy. No wreszcie mamy jakąś walkę, wreszcie mamy jakieś emocje. Maciej Kuciapa wciska się pod lewy łokieć Schleina i już jest na drugiej pozycji. Co to znaczy znajomość własnego toru i doświadczenie? Okoniewski pierwszy, Kuciapa drugi. To bardzo ważne dla Macieja Kuciapy, bo wiezie nie tylko jeden punkt więcej, ale również punkt bonusowy, a to przy kasie ma przecież znaczenie. Ostatni łuk, no i proszę, 5-1. Po raz kolejny, po raz który, po raz piąty z rzędu. Okoniewski pierwszy, 3 punkty, Kuciapa drugi, na miejscu trzecim Rory Schlein i na miejscu czwartym bezbarwny dziś na razie, tak jak cała drużyna z Grudziądza, Edward Kenneth. Obawialiśmy się tego meczu, bo istotnie były to same sparingi, wiadomo, na sparingach zawodnicy dopasowują sprzęt, a tak w prawdziwym boju to pokazują się na meczu ligowym. Jak na razie wszystko układa się po naszej myśli i wydaje się, że zawodnicy jeżdżą równo, dobrze i tego żeśmy oczekiwali, oby tak było do końca sezonu. Natomiast dzisiaj to jest pierwszy mecz, czekają nas mecze wyjazdowe. Na pewno dzisiaj cieszy i pogoda, kibice, wszystko nam się jak na razie udaje. Bo tam mogą się szkolić, no ale z drugiej strony trzeba uważać, aby z ilością startów nie przesadzić, aby te młode organizmy nie były zbyt zmęczone, bo to się czasem na formie odbija. Negatywnie. Ósmy bieg, Krzanowski, bardzo dobry start i Krzanowski pierwszy dopada łuku. Jest pierwszy Tomasz Krzanowski, Richardson będzie jednak go gonił, Rory Schlein jest trzeci, Dawid Lampard czwarty. Richardson, ach właśnie, za ostro, za szeroko, no i gdzieś tam zniknął na moment pod bandą. Mamy kolejny upadek, oczywiście jest przerwany wyścig i niestety angielski zawodnik nie podnosi się zdecydowanie. Anglik przeszarżował, nie opanował motocykla, bo ten zawodnik bardzo dobrze spisuje się w lidze brytyjskiej, a w lidze polskiej jak na razie marnie. No i to potwierdza się, ten mecz chyba troszeczkę zweryfikuje nadzieję na awans zawodników z Grudziądza, chociaż to przecież dopiero początek sezonu i wszystko zdarzyć się może. Artur Mroczka, no wreszcie wystrzelił junior grudziądzki ze startu tak jak potrafi i jedzie pierwszy, a teraz kapitalny, chociaż troszeczkę niebezpieczny atak Krzysztofa Buczkowskiego. Buczkowski był drugi, teraz jest trzeci, no ale mamy bardzo ciekawy bieg, ten bieg dziesiąty. Mroczka na miejscu drugim, w kasku czerwonym jest Maciej Kuciapa. Kuciapa atakuje po zewnętrznej Mroczkę. Mroczek kontruje motocykl, ale to był chyba zły pomysł, bo Kuciapa go objedzie po zewnętrznej. Tak jest, Maciej Kuciapa jest pierwszy, Mroczka drugi, trzeci Buczkowski i czwarty tym razem jadący w kasku niebieskim Rafał Okoniewski, ale to miejmy nadzieję jeszcze nie koniec emocji. Mroczka, ale jednak za mocno kontruje ten motocykl na szczycie łuku. No i teraz o mały włos, nie wpadł na niego Krzysztof Buczkowski. Nic się nie zmienia,
ale jadą cały czas w kontakcie na tym ostatnim okrążeniu. Maciej Kuciapa, drugi będzie Mroczka, trzeci będzie Buczkowski. No i na czwartym miejscu Rafał Konieski, ale proszę zwrócić uwagę, w jakich niewielkich odstępach wpadli zawodnicy na linię mety. Podniósł zwycięstwo w swoim poprzednim biegu i tuż przy bandzie Anglik Chris Harris, reprezentant Wielkiej Brytanii w tegorocznym cyklu Mistrzostw Świata Grand Prix. Tak wygląda zestaw wyścigu 13 dzisiejszego meczu. Już ruszyli Okoniewski, ależ teraz pociągnęło Rafała Okoniewskiego i strącił z motocykla Chrisa Harrisa. On sam również przewrócił się na to, że tylko zawodnicy gości, ale oczywiście przerwany ten bieg. Makabrycznie wyglądał ten upadek. Z żółtych Szanowski, biały Buczkowski, czerwony Harris i niebieski Maciej Kuciapa. Chyba troszeczkę nierówny start, ale nie przerwał sędzia wyścigu i patrzmy na sytuację. Kask czerwony, a więc Chris Harris, potem jednak para gości i Maciej Kuciapa, ależ on atakuje po zewnętrznej, bardzo, bardzo szeroko się napędza i jaki będzie tego efekt? Zjeżdżają do bandy jednak zawodnicy gości, ustawili taką zaporę złożoną z dwóch ciał, z dwóch motocykli, ale Kuciapa konsekwentnie po zewnętrznej. Ile on już lat jeździ na tym torze, ileż meczów, ileż wyścigów, jakież doświadczenie i wie Maciek doskonale, co zrobić, jak zaatakować, aby przyniosło to określony skutek. A skutek jest taki, że nie jedzie już czwarty, popularny, mały, ale za plecami swojego nowego klubowego kolegi Chrisa Harrisa mknie po dwa punkty i jeszcze punkt bonusowy. A więc wszystko wskazuje na to, że tak jak się zaczęło, tak się skończy. Pięć pierwszych biegów dla Marny Hadykówki, 5-1 i dwa ostatnie nominowane wyścigi tak samo. Uniósł teraz w geście triumfu lewą rękę Maciej Kuciapa. Chris Harris 3 punkty, Maciej Kuciapa 2 punkty. Goście ponownie w odwrocie, a więc 5-1. Rzeczywiście nie tak miało być, ale lekcję, którą dzisiaj dostaliśmy od Rzeszowa, na pewno będziemy musieli wyciągnąć wnioski. No przecież ta pierwsza połowa meczu to był koszmar w wykonaniu naszej drużyny. Tutaj nic ich nie usprawiedliwia, to są zawodowcy i powinni się dopasować do toru. Jak nie w pierwszym biegu, to w następnych, a zdobycz punktowa zawodników dzisiaj jest tak mizerna, że no, ciężko cokolwiek komentować po prostu. Tak, pierwszy mój bieg nieudany, przesiadłem się na drugi motocykl, dwie trójeczki i już uśmiech pojawił się na twarzy. Jednak w trzecim biegu z czwartego pola jechałem, motocykl zdefektował, sprowadziłem go na murawę, po czym zauważyłem, że się pali i służby porządkowe poprosiłem o uruchomienie gaśnicy, szybko tą awarię usunęli, ale wskutek tego zapalenia motocykl nie nadawał się do dalszej jazdy. W Rybniku inauguracja od dawna oczekiwana. Mówiłem o tragedii smoleńskiej, potem o pary deszczu, które storpedowały ten mecz i w końcu udało się go rozegrać przy prawie komplecie publiczności. Nadzieje były ogromne, bo rekiny w zeszłym roku zaskoczyły pozytywnie i w tym roku też oczekiwano, że włączą się w walkę o awans do Ekstraligi. Pierwszy przeciwnik, bardzo niewygodny, Lokomotiv Daugavpils, który skarcił rybnickie rekiny za pychę w sezonie 2009. Rybniczanie więc przygotowywali się do tego meczu bardzo, bardzo solidnie i kibice także byli z rybnicką drużyną. Jak się potem okazało, te spotkanie, choć wygrane przez rybnickie rekiny, wcale nie było takie łatwe i wcale nie było takim spacerkiem, jak sądzono w ekipie gospodarzy jeszcze przed zawodami. Ну, тор для всіх одинаковий. От. Ми вдома так само у нас вийшло, що ми їхали матч з Гнезна по такому тінському тору. Я мислю, що хлопаки трохи потренувалися, може буде все складно. Не пам'ятаємо вже о тій програній. Допасовувалися ми цілий тиждень до того тору. Мислю, що хлопаки покажуть сьогодні свою класу і поїдемо о звичайство. Мислю, що якнайвище. По три, по першим бігу, зараз друга слона. Już jest wszystko w porządku. No i kto najszybciej do startu, dobrze. Gospodarze dobrze także w kasku białym. Artiom Łaguta, Rafał Fleger nieco szerzej. Już Łaguta jest drugi. Teraz Sławek Pyszny bardzo szeroko tam wchodzi na drugim wirażu i prowadzenie gospodarzy 5-1. Jest dobrze, bo
Zawodnicy w kasku niebieskim i czerwonym z przodu. Dobrze dla gospodarza oczywiście. Artiom Maguta trzeci, Bogdanow czwarty. Bezpieczne wydaje się to prowadzenie rybnickiej pary, ale Łaguta nie zamierza odpuszczać. Teraz trzeci Maksim Bogdanow. On zabiera się za to, aby odzyskać dwa punkty. Błąd Sławka Pysznego za szeroko wykorzystuje to. Bogdanow teraz wypchnie zawodnika gospodarzy. Sławek jeszcze stara się tutaj nabrać prędkości na wyjściu z tego wirażu, ale niestety dla niego pojechał trochę nonszalancko. Na tej prostej zostawił mnóstwo miejsca i Bogdanow już jest drugi. No i popatrzmy, czy starczy czasu, umiejętności do tego, aby wyprzedzić Rafała Flegera. Jednak nie i popularny Krecik jest na miejscu pierwszym, ale ładny bieg, jak chodzi o Bogdanowa, był czwarty. Wydawało się na pierwszym okrążeniu, że właściwie bez szans na jakiekolwiek punktowane miejsce, a tymczasem pokazał lwi pazur i wykorzystał błąd Sławka Pysznego. Jan Roży i Klint kontra Roman Poważny i Kjast Podrzuck. Długo trzymał sędzia zawodników pod taśmą. Dobrze Klint i Jan Roży. Poważny jest pierwszy, ale gospodarze wychodzą teraz na prowadzenie. Kapitalna akcja Klinta i Poważnego i już rybnicka para jest na prowadzeniu. Roman Poważny wzięty w kleszcze przez dwójkę rywali. Nie miał za wiele do powiedzenia Kjast Podrzuck póki co. Na miejscu czwartym Nikolaj Klint przy krawężniku. Roni Jamroży nieco szerzej odjechali już Łotyszą. No i jeżeli tutaj nie będzie błędów na trasie, powinni dowieść 5 punktów do mety. Obejrzał się Jamroży, gdzie jest jego partner. Ten jest drugi, ale więc w dalszym ciągu dobrze dla ekipy gospodarzy. Roman Poważny nie potrafi nadrobić tego dystansu do swoich rywali. Podrzuck czwarty pachnie tutaj wygraną podwójną. Rybnicza, no ale poczekajmy, bo jeszcze jedno okrążenie tutaj w żużlu. Wiele może się zdarzyć, jeden defekt i właściwie marzenia o zwycięstwie pryskają. Teraz nieco szerzej jechał Nikolaj Klint, ale to wszystko jest dla gospodarzy dobrze, bo wygrywają oni podwójnie. I oczywiście owacja serpentyny, to się podoba kibicom. No wiadomo, kiedy drużyna swoja wygrywa, to jest na pewno ważne dla kibiców, także radość wielka. Bardzo starał się poprawić wyjścia spod taśmy. Wiadomo, że to nie jest mocny element Fina i nigdy nie był. No ale być może tamte starty i te próby przynoszą jakiś spodziewany efekt. Kylmakorpi dobrze, dobrze. Także Nikolaj Klint. Gospodarze prowadzą w tej chwili podwójnie, nieco szerzej Kylmakorpi, ale Paweł Miesiąc tam się napędza bardzo szeroko, za duża przerwa między zawodnikami z Rybnika. No i kapitalnie Paweł Miesiąc, cudowna akcja Miesiąca i już jest Paweł Miesiąc na pozycji numer 1. Od razu przypomina mi się akcja Tomka Goloba z meczu Stal Gorzów Unia Leszno, wtedy kiedy też wszedł między dwójkę rywali, kiedy ci zostawili miejsce. Błąd rybnickich zawodników, nie można w ten sposób jeździć parą. No i z 5-1 zrobiło się 3-3. I jeżeli tak dojadą do mety, to w dalszym ciągu prowadzenie gospodarzy będzie tylko 8-punktowe. Maksim Bogdanow jest z tyłu. On dzisiaj na torze w Rybniku nie był jeszcze, ja szczerze mówiąc spodziewałem się lepszej jego postawy. A Paweł Miesiąc pokazuje, że jest dzisiaj szybki, potrafi walczyć na dystansie. Teraz nieco zbliżył się Kylmakorpi, ale jednak to nie wystarcza. Na Pawła Miesiąca brawa, wielkie brawa dla tego zawodnika, bo naprawdę to, co pokazał na drugim wirażu, to jest prawdziwy majstersztyk. Klint w czerwonym, Kylmakorpi w kasku niebieskim, Paweł Miesiąc w żółtym, Artiom Łaguta w kasku białym skoncentrowany, Nikolaj Klint. Oni wiedzą, jaki jest wynik, wiedzą, jaka jest stawka tego spotkania. No i zielone światło już zapalone. Taśma w górze, dobrze, Klint, dobrze. Także w kasku białym Łaguta. Kylmakorpi tam nabrał prędkości na wyjściu z tego wirażu. No i znakomicie dla gospodarzy, ale problemy tam ma Jonas Kylmakorpi. Na wejściach wiraż, tam szczególnie w tym drugim wirażu, te wejście jest bardzo przyczepne, mocno zmoczone. I mówili zawodnicy o tym w parkingu, kiedy miałem okazję być w trakcie wywiadów, że tam jest problem. No ale z drugiej strony tor jest jednakowy dla wszystkich i nie ma tutaj sensu
w jakikolwiek sposób narzekać na rybnicką nawierzchnię. Klinc z przodu, Kelmakorpi jest drugi, trzeci. W tej chwili jedzie w kasku biały Martin Maguta, czwarty Paweł Miesiąc. 5-1 dla gospodarzy, to na pewno ich przybliża do sukcesu, ale to są jeszcze dwa biegi, które także trzeba pojechać dobrze. Za trzy Klint, dwa Jonas Kelmakorpi, jeden punkt Artiom Maguta bez punktu w tym wyścigu. Paweł Miesiąc, to na pewno spora strata dla Lokomotivu. Nikolaj Klint w niebieskim, Daniel Nermark w czerwonym, a może Grigori Łaguta w kasku żółtym pokaże, że nie bez kozery jest liderem po raz kolejny ekipy Lokomotiv. Dauga Pils już spokojnie w boksie gospodarzy, ale popatrzmy na powtórkę biegu numer 15. Dobrze Nermark, dobrze Nikolaj Klint, który spojrzał, gdzie jest jego partner. Łaguta trzeci, Klint nieco szerzej poszedł i już gospodarze są z przodu, więc mamy powtórkę tego, co było. Grisza bardzo szeroko tam pracuje gazem na wyjściu z tego wirażu. Nermark jednak zamyka mu drogę pod bandą, a z przodu Nikolaj Klint już pewnie po trzy punkty, teraz nieco bardziej wąsko przejechał ten łuk. Daniel Nermark, Grigori Łaguta trzeci, 5-1 dla gospodarzy. Jak na razie to będzie oznaczało, tak jak mówiłem, że będzie, proszę Państwa, 5 punktów dla ekipy gospodarzy w tym wyścigu. Jeszcze jedno okrążenie, no i na pewno radość, jak chodzi o ekipę gospodarzy, bo proszę Państwa, 5 punktów jedzie w tej chwili za sprawą Nikolaja Klinta i za sprawą Daniela Nermarka. Myślę, że tylko był problem z wejściami do łuku jednego i drugiego, gdzie staraliśmy się to poprawić przed meczem. Różnie to z tym bywało, różnie u chłopaków. Widzę, że od połowy zawodów opanowali ten temat już bardzo dobrze. Trochę problemów Daniel Nermark, postawiło go dwa razy, raz w pierwszym łuku, raz w drugim stracił pozycję. I Sławek Pyszny. Myślę, jakbyśmy nie stracili tych pozycji, byłoby około 12 punktów zaliczki, tak jest troszkę mniej. Cieszę się z pierwszego zwycięstwa, jazda ze Zetką to jest wielkie wyzwanie, trzeba czytać dobrze to wszystko. No i powiem, trafiłem w 13 biegu z Kilmakorpim, ze Zetką, bo miałem dylemat, kogo tu puścić i to przyniosło efekt w stacie 5-1 i dalszy rozwój sytuacji. Dla mnie dzisiaj cała drużyna jest bohaterem, bo wszyscy pojechali na dobrym poziomie. Trzy pierwsze kolejki sezonu 2010 pierwszej Ligi Żużlowej pokazały, że faworyci na razie nie zawodzili. Niestety dla widowiska bardzo słabo spisywał się zespół z Miszkolca. Potwierdziły się przedsezonowe prognozy takie, że nie będą w stanie jechać pełnym składem, gdyż po prostu zwyczajnie na świecie, na Węgrzech, brakuje pieniędzy. A więc, jak mówię, wszystko zgodnie z planem. Jak się jednak okazało, faworyci zaczęli mieć problemy w kolejnych rundach. Kolejne rundy pokazały, kto jest faktycznie znakomicie przygotowany, a kto jednak przygotował się tylko na dobry początek. Na program zaprasza Grupa Marma, producent najwyższej jakości budowlanych materiałów izolacyjnych. Witamy, proszę Państwa, po przerwie. RKM Rybnik kontra GTŻ Grudziądz. To spotkanie elektryzowało fanów w Rybniku. Miało być lekko, łatwo i przyjemnie, ale plany zawodników rybnickich i sztabu szkoleniowego storpedowała pogoda. Deszcz, który spadł przed tym spotkaniem, zmienił całkowicie nawierzchnię tego toru, który stał się bardzo niebezpieczny, przyczepny i bardzo śliski. To z kolei spowodowało, że rybniczanie, bardzo pewni swojego przed tym spotkaniem, musieli ostro swoje plany zweryfikować. Bardzo szybko okazało się, że drużyna z Grudziądza dużo lepiej radzi sobie na trudnym i wymagającym rybnickim torze. Bardzo szybko też okazało się, że kiedy jest delikatnie pod koło, zawodnicy rybnicy będą w tym roku mieli wielki problem, aby na takich torach jeździć. Myślę, że chłopaki zaprezentują to, co w pierwszym meczu, walkę, współpracę na torze, w parkingu. Pojedziemy na pewno chcemy pojechać jeszcze lepiej niż Daugavpils. To jest Andrzej Karpow na 12, więc myślę, że też zapunktuje i będziemy mocną, solidną drużyną. No,
wszędzie są szanse na wygraną. Rzeczywiście o tej katastrofie w Rzeszowie chcieliśmy jak najszybciej zapomnieć. Dzisiaj chcemy pojechać lepiej, pokazać się, że potrafimy jechać na torach innych. Przy tak miłych kibicach, miłej atmosferze, która zawsze panuje w Rybniku. Ten mecz gratulowaliśmy sobie z prezesem i życzyliśmy sobie spokojnej jazdy, bezkolizyjnej, bez żadnych kontuzji. A wynik na torze pokaże, która drużyna jest lepsza i to jest ważne w takiej atmosferze odbywać zawody, przynajmniej rozpoczynać. Mroczka, kask żółty, tor pierwszy, Fleger, kask czerwony, Wolbert, kask biały i pyszny kask niebieski, tuż przy bańce. Jak spiszą się juniorzy na tym bardzo trudnym, bardzo ciężkim, bardzo zmoczonym rybnickim owalu. No teraz z przodu rybniczanie, ależ wyniosło pod bandę Rafała Flegera. Czekamy na decyzję sędziego. Chyba bieg będzie zatrzymany. Oczywiście wpadł pod tą dmuchaną bandę Rafał Fleger. Ileż te bandy dobrego zrobiły? Jak to się stało, że dopiero w ostatnich sezonach one właściwie zostały odkryte? Wuczkowski tor pierwszy, Jamroży tor drugi, Brzozowski tor trzeci i Karpow tor czwarty. Wrócił trener Kępiński do Brzozowskiego, którego nie było w poprzednim meczu w Rzeszowie. No i start tutaj może mieć decydujące znaczenie. No mniej więcej równo, ależ teraz szeroko i bardzo niebezpiecznie pojechał Krzysztof Wuczkowski. No i proszę, jak to wszystko się obróciło. Teraz zdecydowana już teraz przewaga pary gospodarzy, a Krzysztof Buczkowski, jeśli dobrze tam zobaczyłem kątem oka, wali się na tor, prowadzą gospodarze zatem podwójnie. No i znowu trudno tutaj o emocje, jaka decyzja arbitra, wyścig jest zatrzymany, no bo Buczkowski, jak można było się spodziewać, nie śpieszył się z opuszczeniem toru. No a teraz ścigają się z dużo mniejszym powodzeniem, jak na razie ich następcy. Gospodarze z przodu po starcie. Kask niebieski, kask czerwony, no ale proszę, co tam się dzieje na wyjściu na przeciwległą prostą? Jakby stanął w miejscu zupełnie jadący w kasku niebieskim Sławomir Pyszny, który spada teraz na ostatnie miejsce, a przecież jechali gospodarze na 5-1. Atakuje Pyszny bardzo niebezpiecznie, odbija się od koła rywala i junior rybnicki leży na torze. Będziemy mieli oczywiście zatrzymany wyścig. No właśnie, kask niebieski, Kilmakerpi, ale jakżeż jeździ asekuracyjnie, to już widać. Klint dużo lepiej. Klint jest pierwszy, drugi jest Buczkowski, trzeci Kilmakerpi i czwarty Kamil Brzozowski. No ale popatrzmy, kolejny wiraż. Bardzo szeroko Buczkowski, a Brzozowski coraz bliżej fina. Nie czuje się dobrze Kilmakerpi na tej nawierzchni. Absolutnie nie jest to tor dla niego. No i proszę, Brzozowski, Kilmakerpi, już jest Brzozowski z przodu. A Kilmakerpi przecież tak dobrze wystartował, gwizdy zniecierpliwionych rybnickich kibiców. No to trzeba mieć technikę, motocykl dopasowany, to oczywiste, też sporo siły i brawury, aby jeździć na takim torze, jeździć skutecznie. Tak jak Nikolaj Klint po tych dwóch jedynkach wreszcie wygrał. 3 punkty tego zawodnika, no ale 2 kolejne miejsca dla zespołu gości. A więc myślę, że ten remis 3-3 to jest remis, który cieszy przede wszystkim zawodników. Przyjezd Schlein, Jamroży, Buczkowski i Klint. To obsada wyścigu 11. Jamroży, Schlein, Jamroży prowadzi, nie Schlein, ale Jamroży wykorzystuje błąd Schleina i już jest pierwszy, a więc Ronnie Jamroży, a dalej dwóch zawodników z Grudziądza, Krzysztof Buczkowski i Rory Robert Schlein. Ronnie Jamroży próbuje po szerokiej, Buczkowski, ale bez powodzenia, a Klint też jakoś tam niemrawo na tej czwartej pozycji. Próbuje, ale dobrymi chęciami. W tym wypadku piekło jest wybrukowane, bo dosyć pewnie jadą na pozycji drugiej i trzeciej gospodarzki. Goście oczywiście, Ronnie Jamroży. Ach, teraz nie opanował
motocykla Buczkowski i wpada całym impetem prowadzącego Jan Rożego. No i chyba już ostatnia szansa miejscowej drużyny na odwrócenie spartowego losu. No i prowadzą gospodarze na 5-1, ale zupełnie gubią się na wyjściu z pierwszego łuku. Wali się na tor Nikolaj Klint. Nie wiem, czy tam nie było kontaktu pomiędzy Karpowem a Klintem. Czy będzie wykluczenie, czy będzie wyścig zatrzymany. Ale jedzie Karpow, a więc wygląda na to, że sędzia nie zatrzymał tego biegu. Która to już sytuacja, kiedy gospodarze bardzo dobrze startują i wszystko bierze w łeb na pierwszym łuku. Spokojnie teraz mogą goście jechać po te 3 punkty, które dadzą im już zwycięstwo w tym meczu, to już wiemy. Nie trzeba do tego jakichś wielkich matematycznych obliczeń. Tak więc Karpow może te swoje 3 punkty przywieźć, a absolutnie Chrzanowski i Brzozowski nie muszą go ścigać. Karpow zwycięża, jedna z jaśniejszych postaci swojej drużyny w dzisiejszym meczu. Chrzanowski i Brzozowski bezpiecznie, byle dojechać, byle dowieść ten remis, który tak bardzo urządza drużynę z Grudziądza. Ciekaw jestem, czy z tego spotkania też wyszedł wcześniej. 15 wyścig, no i gospodarze teraz ruszają, ale w kasku żółtym chyba najsprytniejszy Rory Schlein. Schlein będzie pierwszy, nie, już zmiana na prowadzeniu. Teraz jest pierwszy Nermark. Nermark, Schlein atakowany przez Karpowa. Na czele gospodarze, ależ tam ciasto, no i Karpow z taką ułajską fantazją. Nermark, Karpow, Schlein i Łot, który zupełnie nie liczy się w stawce. No i teraz proszę, jakie nieporozumienie Nermarka z Karpowem. Coś nieprawdopodobnego. Jeszcze brakuje tego, aby Karpow odniósł kontuzję. Bardzo blisko siebie jechali gospodarze. No tu powinno się jechać parami, a tak jeden drugiemu przeszkodził. 38 punktów uzbierali gospodarze, 51 goście. 4 kontuzje, 4 kontuzjowanych zawodników to bilans strat w zespole RKM-u Rof Rybnik. Te spotkanie, jak się potem okazało, miało ogromny wpływ na dalszy los zespołu rybnickiego w tych rozgrywkach. Kontuzje, nieporozumienia i konflikty, które wybuchły po tym spotkaniu, spowodowały, że obraz rybnickiego żużla w stanie 2010 nie wyglądał już tak różowo. Smutni rybnicy kibice musieli opuszczać stadion, a widmo kolejnych przegranych wyjazdowych wisiało nad rybnickim zespołem coraz bardziej realnie. Drugie spotkanie przy zupełnie innej pogodzie rozgrywali zawodnicy w Gdańsku. Tamtejszy Lotos w hicie kolejki podejmował ekipę Marmy Hadykówki Rzeszów. Marta Półtorak, aby zapewnić swoim zawodnikom doskonały komfort przygotowania do tego spotkania, wynajęła nawet samolot, którym do Gdańska przylecieli zawodnicy. Jak się jednak okazało, samolot i super przygotowania nie pomogły, bo Lotos tego dnia był po prostu dużo lepszy od gości. Jeżeli będzie wygrany, to będziemy wszyscy się cieszyć. Jeżeli będzie przegrany, będziemy doszukiwali się jakichś tam podtekstów i dokładać, że tak powiem, ideologię. No, na pewno ta przerwa nie wpłynęła, może nie wiem, czy wpłynęła, trudno mi powiedzieć, jak wpłynęła, ale jak, w jaki sposób wpłynęła, że ta arytmia była, jeżeli chodzi o występy drużynowe, bo indywidualne każdy coś tam zaliczał. Myślę, że byśmy byli mądrzejsi, bo byśmy byli już przynajmniej po jednym meczu ligowym tu z Rybnikiem, a tak mamy inaugurację znowu mocną z faworytem rozgrywek. Na pewno bardzo trudny mecz przed nami, tym bardziej, że pierwszy wyjazdowy, także no zobaczymy. No, oczywiście przyjechaliśmy tutaj z nadzieją na zwycięstwo, nie będziemy tego ukrywać, ale mecz będzie na pewno bardzo trudny i wyrównany. Tor dzisiaj taki dosyć twardy, odnoszę wrażenie, w Gdańsku rzeszowianie jeżdżą raczej na przyczepnej nawierzchni, czyżby więc ten tor był sojusznikiem gospodarzy? No tak teoretycznie powinno być, bo tak zwykle bywa. Stanisław Chomski skupiony obok linii startu, kierownik drużyny Marii Jacek-Żółkowski tak samo, no i kto pierwszy wyjdzie, to czy te starty?
tu Magnus Cetterström, a za nim para gości. Cetterström jest pierwszy na przeciwległej prostej, na drugim miejscu Harris, na trzecim miejscu Max i na ostatnim miejscu Tobias Kronera, więc niespodzianek obejrzał się teraz przez prawe ramię Magnus Cetterström, gdzie są jego rywale, ale ma dosyć bezpieczną kilkumetrową przewagę Szwed. Magnus Cetterström już połowa wyścigu za nami, 349 metrów długości ma tor w Gdańsku. Rekord należy do Kenneta Bierę z zeszłego roku, 61 sekund 69 za zawodnikami i Magnus Cetterström powiększa swoją przewagę i wygra ten wyścig, jeżeli nie będzie miał defektu, jeżeli nie upadnie. Oczywiście nie życzymy mu tego. Jeszcze tylko jeden wiraż, no i zakończy się krakowskim targiem. Ten pierwszy wyścig będzie remis. Jest remis. No i trzech zawodników zatem. Paweł Chlip, kask czerwony Lee Richardson, kask żółty i w kasku niebieskim Matej Kus. Paweł Chlip przyszedł do Gdańska razem z trenerem Stanisławem Chomskim z Gorzowa. Chce się odbudować tutaj. Przecież swego czasu był jednym z najlepszych polskich juniorów. No jak będzie teraz? Ależ kapitalny start Chlipa i teraz zjechali się z Matejem Kusem, zablokowali Richardsona. No i efekt jest taki, że na przeciwległej prostej prowadzi Chlip, drugi jest Kus. A trzeci Lee Richardson próbuje teraz Anglik, ależ teraz bardzo szeroko atakuje, ale ten atak na razie zakończył się niepowodzeniem. No czy na tym twardym torze tutaj w Gdańsku taki manewr się powiedzie? Teraz Richardson wyciągnął wniosek, ściął, zastosował te tak zwane nożyce żużlowe, ale wszystko to za plecami pary Libikus, chociaż jest Anglik w kontakcie. No i nie zdziwiłbym się, gdyby wykorzystał jakiś błąd rali. No właśnie teraz Mateja Kusa zachwiało potężnie. Doszedł Lee Richardson, no i chyba wypchnie, czeka na zewnętrzną, będzie drugi, czy jednak kontra Mateja Kusa będzie udana, ależ piękny ten pojedynek, drugi jednak Anglik za plecami Chlibana, ale teraz błąd Lee Richardsona, pod bandę go wyrzucił, opanował jedną motocykl i jest drugi, teraz pewnie zjedzie do krawężnika, bo to już ostatni wiraż, tak, Paweł Chlip, 3 punkty, Lee Richardson po kapitalnej walce z Matejem Kusem uratował dla Rzeszowa 2 punkty, a trzeci jest właśnie wspomniany Matej Kus. Harris podjeżdża pod startę, pod taśmę. No już widać, że to będzie dobre wzmocnienie rzeszowskiej drużyny. Bardzo dobra postawa w pierwszym meczu w Rzeszowie na praktycznie nieznanym sobie torze. No i tutaj w Gdańsku jak na razie ma Harris 5 punktów po 2 startach. Ale Klip też wpisuje się dobrze. Matej Kus tak samo, jak na razie z tej czwórki. Mikael Max najsłabszy, tylko 1 punkt, ale zaspali goście na starcie, a zdecydowanie lepsi w tym elemencie gospodarze. Walczy Harris, ale nie miał takiego dociągu na wyjściu z pierwszego łuku. No i prowadzą miejscowi zawodnicy, a więc Chlip w kasku czerwonym i Kus w kasku niebieskim. Jadą jednak zawodnicy w kontakcie, bardzo blisko siebie i tutaj jeszcze naprawdę wszystko może się zdarzyć. Stracił troszeczkę dystansu Harris, bo popełnił na poprzednim łuku, a walczy Mikael Max o ten chociażby o te 2 punkty, ale będzie to bardzo trudne, bo parą jadą teraz gospodarze. Paweł Chlip po wewnętrznej, tam właśnie obok niego, a krawężnika próbuje się wcisnąć Mikael Max, ale nie daje rady. Puścił teraz Chlip do przodu Mateja Kusa, który prowadzi już bardzo, bardzo wyraźnie, kończąc właśnie szybkie okrążenie. Chlip jest drugi, Mikael Max będzie kąsał do końca Pawła Chliba, a Chris Harris, to nieprzyjemna niespodzianka dla ekipy gości, jest ostatni. Paweł Chlip teraz przypilnuje krawężnika. Oczywiście Matej Kus wygrywa. Lewa dłoń uniesiona do góry. Paweł Chlip tak samo, taki gest radości. Trzeci jest Mikael Max. No, a czwarty Chris Harris, a więc kontra, można powiedzieć, gospodarzy bardzo skuteczna. Wygrywają 8 BK 5-1. No i znowu wraca to 10-punktowe prowadzenie Lotosu Wybrzeża. Aktualny wynik po 8 biegach 29 do 19. No i jedna z ostatnich szans drużyny Marmy Hadykówki na odwrócenie
tego nie najlepszego wyniku, co tu kryć, przypomnę, 20 do 34. Stachyra, Lindgren, Gafurow i Richardson. To skład wyścigu 10. Musi szybko Richardson podjechać, bo już zostały ostatnie sekundy do rozpoczęcia tego biegu. Ależ daleko Anglik stanął od taśmy startowej do 30 centymetrów, no ale czy dobrze na tym wejdziecie, założy się na rywali, no udało mu się to z Gafurowem, ale Stachyra mu uciekł, Dawid Stachyra jest pierwszy, drugi jest Richardson, bardzo szeroko teraz atakuje Stachyra Richardson, ale Stachyra zjeżdża do bandy i nie daje się wyprzedzić, a teraz po wewnętrznej atakuje Anglika Gafurow, no i teraz taki jakby nie wiedział za bardzo Richardson, co ma robić, czy walczyć o to pierwsze miejsce, o 3 punkty, czy bronić się 2 punktów przed Gafurowem, a z tyłu Lindgren, no i proszę teraz Richardson kapitalnie po wewnętrznej i jest to na prowadzeniu, ale świetny ten wyścig, zdecydowanie najlepszy chyba z tych, które tutaj kibice w Gdańsku oglądają w dniu dzisiejszym. Już pierwszy Richardson coraz bardziej oddala się, a tymczasem Lindgren jeszcze wziął się do roboty na tym ostatnim odkrążeniu i próbuje wytrzeć chociaż 1 punkt Gafurowowi, ale to nie będzie łatwe. Gafurow chyba przyjedzie trzeci, Richardson jest pierwszy, Stachyra drugi, Gafurow trzeci, a Lindgren w kontakcie, ale jednak na 4. miejscu. Bardzo ładny wyścig. Richardson ma 10 punktów w 4 biegach, Rafał Okoniecki 8 punktów także w 4 biegach. A gospodarze Cetersztrom 3 biegi dopiero i punktów 8. Gafurów ma 6 punktów w 3 biegach, więc bardzo wyrównana stawka i bardzo ciekawie ten wyścig się zapowiada. No i kto? Kask niebieski, Gafurow, no to byłaby chyba jednak mimo wszystko pewna niespodzianka. Przesuwa się do przodu w kasku żółty Richardson. No i mamy upadek właśnie Richardsona. Będzie chyba przerwany wyścig. No właśnie, tam był bardzo ostry atak na wejściu w ten drugi łuk. No i czekamy teraz na decyzję sędziego. Jakim wynikiem zakończy się ten ostatni 15 bieg? No, zobaczymy. Kontrowersyjna sytuacja pomiędzy Cetersztromem i Richardsonem w jednym z poprzednich biegów. To był wyścig 13. No to taka ciekawostka, dokładnie ta sama obsada wyścigu 15 do 13. No i teraz mamy taśmy jeszcze, jakby tych wszystkich nieszczęść, wykluczeń, upadków i przerwanych biegów było mało. Wygrana z ekipą Marmy Hadykówki podniosła morale drużyny trenera Stanisława Chomskiego. Jak się jednak okazało, to zwycięstwo wcale nie spowodowało kolejnych wygranych, bo drużyna z Gdańska słabiej spisywała się w kolejnych 3 ligowych spotkaniach. Marma Hadykówka z kolei odzyskała radość z jazdy i udomowiła się na 1. miejscu w ligowej tabeli. Na 2. biegunie był Miszkolc z ekipą Rowu Rybni, która niespodziewanie znalazła się w strefie spadkowej. Bardzo słabo do tej pory spisywała się także ekipa z Poznania. Rozgrywki w drugiej lidze także miały swoje rumieńce. Ponownie do rozgrywek o drużynowe mistrzostwo drugiej ligi żużlowej zgłosiła się Wanda Kraków. Mało kto wierzył z kibiców i działaczy żużlowych w Polsce, że ekipie z Krakowa uda się ponownie wystartować. Wystartowali i radzili sobie całkiem nieźle. Ton rozgrywkom nadała drużyna Orła Łódź, która była 100% faworytem do awansu. Od kilku lat jednak łodzianie próbują awansować do 1. ligi i nie jest dziwnym, że i w tym roku byli ponownie najlepsi. Ekipa z Lublina po pozyskaniu nowego sponsora także zgłosiła aspiracje do awansu. W miarę dobrze prezentowała się ekipa z Ostrowa oraz, co na pewno jest niespodzianką, ekipa Koleja Żarawicz. Klub z najmniejszym budżetem w drugiej lidze walczył jak równy z równym z faworytami tejże ligi. My z naszymi kamerami byliśmy na, wydawało nam się, hicie kolejki na spotkaniu Orła Łódź właśnie z rawickim kolejarzem. Kolejarz Rawicz do tej pory prezentował się znakomicie. Orzeł Łódź u siebie, zwłaszcza też spotkanie, miało być hitem. A czy takim było? Popatrzmy. Wczoraj odbyliśmy trening i będziemy dzisiaj walczyć w końcu z liderem.
Nie ukrywam, żebyśmy to spotkanie chcieli rozstrzygnąć na własną korzyść. Czy pozwolą nam goście? Zobaczymy. Ja myślę, że w tym roku mam dość dobry zespół, nie taki zespół waleczny. Nie mam żadnych jakby problemów z drużyną. No i jest stać nas osiągnąć w tym roku dość dobry wynik, nie? Ja zazwyczaj dotrzymuję słowa i mówiłem, że postaram się, żeby ten klub był wprowadzony do pierwszej ligi i wtedy dopiero będzie to problem. Dlaczego? No dlatego, że firma Skrzylewska na pewno nie podoła utrzymywać tego klubu, a dzisiaj utrzymuje w 90%. Niech mi pan powie, jak jest kwestia pomocy władz miasta Łodzi, czy w tej kwestii coś się zmieniło, czy jest jednak nie do końca dobrze, tak jak było w poprzednich latach, jak jest w tym roku? To znaczy się, można powiedzieć, o 300% wzrosła promocja miasta na sport. I takie dziedziny jak koszykówka, piłka ręczna otrzymały o 300% więcej. Natomiast myśmy otrzymali taką samą kwotę jak poprzednio. Nawet jeden z profesorów, który jest prezesem klubu, nie będę mówił jakiego, wypowiedział się na łamach Gazety Wyborczej, że to jest skandal, żeby miasto dawało jakieś pieniądze na żużel, bo to nie jest sport, tylko objazdowy cyrk. Już skupiony Łukasz Jankowski, jest także Alden, podjeżdża Freddy Eriksson. No i popatrzmy, co się będzie działo w tej pierwszej osłonie. Taśma w górze, dobrze Jankowski, dobrze także Sebastian Alden, ale nieźle przy krawężniku pojechał w kasku niebieskim Freddy Eriksson. Eriksson jednak ostatni, a tam czai się za plecami Jankowskiego w kasku żółtym. Sebastian Alden, Szwed, jednak teraz trochę bardziej wąsko. Z wyjścia trzeci Robin Torkwist, czwarty jak na razie Freddy Eriksson. To jest pora niespodzianka z przodu, bardzo blisko Jankowskiego Sebastian Alden. Jak na razie remisowo to nam wszystko wygląda, nie popełnia błędu. Jankowski jest pierwszy, Alden drugi, trzeci Robin Torkwist, Freddy Eriksson nie potrafi jak na razie zrobić absolutnie nic, aby wyprzedzić swojego rywala. Remisowo w pierwszym wyścigu, teraz atak Eriksona nieco szerzej, tam się próbuje napędzać, ale nie daje jednak rady. Zobaczymy, jak rozegra ten wiraż, tam jeszcze nie da się za bardzo pojechać szeroko, być może teraz zrobi przycinkę do krawężnika. Czy to pomoże? Eriksson zamknięty jednak przez swojego rywala, z przodu bez zmian, a to oznacza, że mamy w pierwszym biegu tego spotkania remis. Kowalczyk, Nowaczyk, Dym, Gołbowski. Dobrze Kowalczyk, dobrze Piotr Dym, znowu gospodarze najlepiej, ale tam napędza się w kasku koloru białego Gołubowski. On nie odpuszcza, teraz zamknięty tam przed Kowalczyka. Czwarty jest w tej chwili Marcin Nowaczyk. Obejrzał się Piotr Dym, gdzie jest Mateusz Kowalczyk. Ten robi błąd, bo robi miejsce dla Gołubowskiego. Mateusz Kowalczyk stracił drugą pozycję. Wiktor Gołubowski już jest drugi, a do skóry Kowalczykowi dobiera się Marcin Nowaczyk. Piotr Dym niezagrożony. Drugi Wiktor Gołubowski, trzeci Mateusz Kowalczyk. Upadł na tor Marcin Nowaczyk, ale on się podniesie, nie trzeba tego biegu przerywać. Jeszcze jedno okrążenie i to będzie oznaczało kolejne zwycięstwo gospodarzy. Niezagrożony Piotr Dym. Wiezie 3 punkty, 2 punkty zapewne dowiedzie Wiktor Gołubowski. Mateusz Kowalczyk po błędzie dowiedzie 1 punkt, a bez punktu ten bieg kończy Marcin Nowaczyk. No i mamy kolejne drużynowe zwycięstwo gospodarzy, tym razem w biegu numer 6. Pierwsze miejsce i 3 punkty dla Piotra Dyma, 2 punkty Wiktor Gołubowski, 1 punkt Mateusz Kowalczyk, bez punktu Marcin Nowaczyk. 4-2 tym razem. Na biało Cukanow, na żółto Sebastian Alden, na czerwono Dym, na niebiesko Cukanow, który tak udanie zaprezentował się w swoim pierwszym biegu. No i zobaczymy, jak będzie w ósmej gonitwie.
taśma chyba Piotra Dyma, tak? Taśma w górze, dobrze. Ponownie gospodarze kapitanie Łukasz Jankowski. Walczy Gołbowski, tam bardzo ciasno było. Marcin Nowaczyk starał się tam powalczyć o jeden punkt, póki co nie dał jednak rady. Teraz Nowaczyk bardzo szeroko tam próbuje wejść za Freddy Eriksona. Erikson nieco szerzej, Nowaczyk teraz bardzo blisko krawężnika. Wybronił jednak ten jeden punkt Freddy Eriksson. Drugi Wiktor Gołbowski, a z przodu prowadzi Łukasz Jankowski. Teraz Eriksson bardzo blisko. Wiktor Gołbowski wystraszył się, popełnił błąd, ale już natychmiast odbija tą pozycję. Ciekawa walka o dwa punkty. Gołbowski teraz poszerzy tor jazdy. To się należało spodziewać, bardzo blisko tej dwójki jeszcze Nowaczyk. No i zobaczymy, jak nam się to wszystko zakończy. Wypchnięty Wiktor Gołbowski przez Freddy Erikssona. Jeszcze jedna akcja Wiktora, nie dał jednak rady i pachnie kolejnym 5-1 dla gospodarzy. Upada znowu na tor w kasku żółtym Marcin Nowaczyk, a gospodarze wygrywają 5-1, ale ładna walka pomiędzy Freddy Erikssonem i Wiktorem Gołbowskim. 14 bieg, pierwszy z biegów nominowanych. Erik Andersson w kasku żółtym, jego partnerem będzie Marcin Nowaczyk w kasku białym. Natomiast jak chodzi o gospodarzy, Kirill Cukanow w miejsce Freddy Erikssona w kasku koloru czerwonego i w kasku niebieskim Piotr Dyma, więc już tutaj wiemy, jak poukładał te pary mniej więcej szkoleniowiec jednej i drugiej ekipy. Podjeżdża teraz Marcin Nowaczyk, który jak na razie dzisiaj punktu nie zdobył. No być może taka okazja będzie w tym biegu, bo już to już jest koniec występów Marcina Nowaczyka. Ostatni jego występ. No i zobaczymy, być może w tym biegu uda się choćby punkcik zdobyć na jego koncie. Taśma w górze, dobrze. Ponownie gospodarze Nowaczyk, bardzo blisko krawężnika, tam bardzo ciasno było. I proszę, Erik Andersson wykorzystał to zamieszanie. Jest pierwszy Piotr Dym, drugi Erik Andersson, trzeci Kirill Cukanow. Czwarty Marcin Nowaczyk, który teraz atakuje Cukanowa. Cukanow jednak broni się znakomicie, tam pracuje ciałem kapitalnie na wyjściu z tego wirażu. Nowaczyk teraz wchodzi przy krawężniku, czy da radę wyprzedzić zawodnika gospodarzy, jednak nie mógł. Cukanow jest szybszy na wyjściu z tego wirażu. Tam się próbuje napędzać, aby wyprzedzić Erika Andersona. W końcu mamy trochę walki, a z przodu niezagrożony Piotr Dym. Jeszcze jedno wiążenie, będzie wszystko jasne. Dym pierwszy, drugi Anderson, trzeci Cukanow, czwarty jest Marcin Nowaczyk. Cukanow bardzo blisko Andersona, teraz atak frontalny na ostatniej prostej. Nie daje jednak rady, spróbuje nieco szerzej się napędzić, ale myślę, że powinien dowieść Anderson dwa punkty do mety, tak też się dzieje. W Łodzi miał być kapitalny spektakl, było jednorazowe widowisko, które zostało wygrane przez ekipę gospodarzy zdecydowanie. Po tej wygranej Orzeł Łódź jeszcze bardziej zgłosił aspirację awansu do pierwszej ligi, pokazując miejsce w szyku rawickim Niedźwiadkom. Tak, proszę Państwa, cała druga liga w tym roku była pod dyktando ekipy z miasta Włókniarzy. W ostatniej rundzie wybraliśmy się z naszymi kamerami do Ostrowa. Klub, który przeżywał duże problemy i którego w ostatniej chwili dopuszczono do rozgrywek drugiej ligi, w tym roku radził sobie całkiem nieźle. Prezes Artur Bieliński mówił, że nie jest ważne miejsce, ważne jest to, aby ten sezon objechać cało, zdrowo i z plusem w kasie, bo to jego zdaniem gwarantowało sukces w kolejnych latach tego klubu na żużlowej mapie Polski. Ostrów kontra Opole. Dwa różne cele. Ostrów jechał o awans do pierwszej czwórki. Opole musiałoby wygrać w Ostrowie, aby do niej awansować. Jak się jednak okazało, dla podopiecznych trenera Andrzeja Maroszka było to zadanie niewykonalne.
każdemu życzę czwórki pod warunkiem, że również klub z Ostrowa w tej czwórce by się znalazł. No, tak jak widzimy w tabeli, praktycznie już w tej czwórce jesteśmy, więc no, będziemy walczyć dalej. Są play-offy. My podchodzimy z pozycji takiej, że już się cieszymy to, co się w tej chwili stało w Ostrowie, że jest ta czwórka, wiadomo, nowy klub, te problemy, które były organizacyjne w Ostrowie. Późne budowanie składu przede wszystkim, bo tak jak wiemy, 3 dni praktycznie przed rozpoczęciem sezonu ten skład dopiero został skompletowany, więc cieszymy się, że jesteśmy w czwórce. Natomiast co, rywalom życzymy dzisiaj bezpiecznej jazdy i żeby mecz był fajny dla kibiców. No niestety, nie układało nam się od pierwszych meczy. Przede wszystkim tak, chodzi o kontuzję Dawida Cieślewicza, który no, ma problemy z kręgosłupem, miał problemy z kręgosłupem. Odnowiona kontuzja automatycznie wyeliminowała tego zawodnika z rozgrywek. Następnie ciężka choroba Adama Czechowicza, praktycznie 2 liderów. No i mówię, to się niejako połączyć to wszystko stworzyło taki wynik, jaki jest teraz do tej pory. Już skupieni, cała czwórka, jeszcze Mitko się poprawia, tam kolejna dobra już wybrana, Robert Savina na pierwszym planie, no i pierwszy bieg pokaże nam siłę tych drużyn. Dobrze Michał Mitko z tego 4. pola, ale najlepiej Mariusz Staszewski, Czechowicz środkiem toru, tam próbuje wyjechać na pierwszą pozycję, lepszy jednak Mariusz Staszewski, 2 Czechowicz, 3 Robert Savina, 4 Michał Mitko, dobrze wyszedł ze startu Michał Mitko, tymczasem jak na razie 4. I dla gospodarzy dobrze, bo prowadzą ten bieg 4-2. Na razie Gęsiego, uciekł do przodu popularny Stachu. 2 Czechowicz, 3 w dalszym ciągu Robert Savina. Michał Mitko tam stara się powalczyć, ale traci już dystans do Roberta Saviny i wygląda na to, że ten bieg bez historii nam się odbędzie. Mam nadzieję, że to się odsypie na zewnętrzną, tylko czy to będzie trzymało, to nie wiem, dlatego że pod spodem bardzo twardo jest ten tor przygotowany. Podobna charakterystyka toru jak w Rzeszowie, gdzie też przed spotkaniem wydaje się, że on jest bardzo przyczepny, a potem po kilku biegach jest start i właściwie jazda do mety. Dobrze Mariusz Staszewski rozegrał pierwszy wiraż z Adamem Czechowiczem i za chwilkę wpiszemy na jego konto 3 punkty. A więc Staszewski za 3, Czechowicz za 2, Robert Savina 1 i Michał Mitko 0. Pierwsze drużynowe zwycięstwo ekipy gospodarzy w stosunku 4-2. Faworytem na pewno gospodarze, no ale być może teraz Opolanie, pomimo tego, że tracą tylko 4 punkty, będą w stanie nawiązać walkę. Czechowicz i Mitko kontra Krystian Klecha i Zbigniew Czerwiński. Kilka sekund i spójrzmy. Klecha tym razem zaspał na starcie. Dobrze Opolanie, dobrze Mitko i dobrze Czechowicz. 5-1 w tej chwili dla gości. Zbyszek Czerwiński tam ostro potraktował Michała. Mitko, który tam musiał ująć gazu. Jest Mitko 3 w tej chwili, Czerwiński 2. Pierwszy Adam Czechowicz, a już za odrabianie strat zabiera się Krystian Klecha, który już jest 3. Michał Mitko spada na 4. pozycję. No i proszę zobaczyć, jaką ma już ogromną stratę. Wystarczyło jedno okrążenie, aby z 5-1 dla Opolan zrobiło się 3-3. Czechowicz z przodu, para gospodarzy z tyłu, a Michał Mitko na pozycji 4. Nie wygląda ta jazda dobrze. Być może faktycznie, tak jak mówiłaś, ta noga to nie jest jeszcze to, co powinno być, bo zawodnicy bardzo często wsiadają na motocykl po kontuzjach, które są nie do końca zaleczone. No i czasami właśnie jest skutek odwrotny do zamierzonego, że zamiast dobrej postawy ta kontuzja lubi się odnowić, lubi się pogłębić. Mamy tylko taką nadzieję, że to nie jest nic poważnego. Zresztą będzie okazja do rozmowy z zawodnikiem. Póki co na remis w kolejnym wyścigu. W biegu Czerwiński skupiony kilka sekund i będziemy wiedzieli już bardzo dużo. Jeszcze biega podprowadzający, ustawia Ricky Klinga. Taśma w górze. Dobrze Kling, dobrze także w kasku białym Piekarski. Kapitalnie Opolanie w tym biegu. Marcin Piekarski tam miał problemy teraz na wyjściu z tego wirażu, no ale to zawodnicy z Opola prowadzą 5-1 ponownie. Czerwiński i Klecha z tyłu. Na pewno tak nam się to nie zakończy. Zobaczymy, co zrobi Krystian Klecha. Teraz atakuje przy krawężniku Marcina Piekarskiego. Ten wypchnięty radzi sobie nieźle. Wyciągnęła go ta jego maszyna. Jest Piekarski 2, Czerwiński 4. Tu myślę, nie będzie się Zbyszek liczył, ale ogromne problemy ma Marcin Piekarski. I zobaczymy, co wymyśli
na tego zawodnika Krystian Klecha. Może teraz nieco szerzej pójdzie, może to jest recepta na wyprzedzenie zawodnika gości. Jeszcze nie tym razem, jeszcze półtorej krążenia i będzie wszystko jasne. Czerwiński czwarty, z przodu jest Ricky Kling, a z tyłu walka o drugą pozycję pomiędzy Marcinem Piekarskim i Krystianem Klechą. Teraz kapitalna akcja Klechy przy krawężniku. Już Piekarski właściwie bezradny wobec tego. Spada na trzecią pozycję. Bardzo ładnie pojechał Krystian Klecha, ratując dwa punkty dla swojej ekipy. No i mamy drugie drużynowe zwycięstwo ekipy z Opola. No to życzymy Adamowi Czechowiczowi jak najszybszego tego powrotu na tor, udanego powrotu na tor, ale też nie zapominajmy dzisiaj o Adamie Pawliczku, którego też nie ma dzisiaj z opolską drużyną, który też jeszcze zmaga się ze swoją kontuzją. Jak ostatnio z nim rozmawiałam, czekał na wzrost kości, żeby móc podjąć jakąś rehabilitację i jeszcze jakieś tam ostatnie badania, także miejmy nadzieję, że on też jak najszybciej powróci. Jak na razie najlepiej w kasku żółtym Adam Czechowicz, ale dobrze także Karol Sroka. Sroka drugi, trzeci Klecha, czwarty jest Piekarski. No i kolejne zaskoczenie dla mnie, Karol Sroka, bo jedzie naprawdę junior z Ostrowa znakomicie. W tym wyścigu, tak wspominałaś o Adamie Pawliczku, zupełnie niepotrzebna kontuzja, kiedy ja miałem okazję rozmawiać z Adamem, kiedy już był w domu, kiedy to analizował na chłodno, zupełnie niepotrzebnie, bo ten wypadek był zupełnie niepotrzebny. Kto wie, w którym miejscu byłoby Opole, gdyby na przykład Pawliczek jechał w tym sezonie, a dość przypomnieć, że na torze w Opolu 47-43 wygrali Opolanie, no i 5-1 w ostatnim biegu wygrali właśnie Adam Pawliczek z Ricky Klingiem, a więc to pokazuje siłę Adama Pawliczka. Wtedy w tym spotkaniu zdobył komplet 15 punktów. No i weteran żużlowych torów pokazał, że nie zapomniał, jak się jeździ na żużlu. W tym biegu najlepszy w kasku żółtym Adam Czechowicz, drugi przyjechał do mety Krystian Klecha, trzeci Karol Sroka, bez punktu Marcin Piekarski. Jak na razie powód do dumy i radości mają gospodarze. 45-27 prowadzą Ostrowianie, no i zobaczymy, czy będą w stanie w tym biegu tą przewagę powiększyć. Ricky Kling jeszcze sprawdza, czy jest wszystko w porządku. Najlepszy jak na razie zawodnik ekipy z Opola w tym spotkaniu podjeżdża Mariusz Staszewski i za chwilkę będziemy wiedzieć już bardzo, bardzo dużo. Dobrze Staszewski, dobrze także Czerwiński, który najszybszy na tym pierwszym wirażu. Ricky Kling tam dosyć ostro pojechał z Mariuszem Staszewskim. Zasypane okulary popularnego Stacha. Jest czwarty, Kling drugi, trzeci Fritz Wallner, ale już tam atakuje go Mariusz Staszewski na wyjściu z tego drugiego łuku. Będzie trzeci, Austriak czwarty. Staszewski teraz nie ma zamiaru tutaj kończyć na, proszę Państwa, jednym punkcie, bo widać, że dwa punkty, które w tej chwili wiezie Ricky Kling, są w jego zasięgu. Szwed jednak swoim torem spokojnie, bezpiecznie do mety po dwa punkty. Zbyszek Czerwiński z przodu, teraz bardzo mała przewaga Klinga i Staszewskiego. To jednak nie zmienia nam sytuacji na torze w dalszym ciągu. Fritz Wallner czwarty, a Zbyszek Czerwiński na pozycji pierwszej wiezie trzy punkty i to będzie jego pierwsze zwycięstwo. Jeżeli oczywiście dojedzie do mety na pierwszej pozycji, to będzie jego pierwsze zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu. Ma Ostrów drużynę w dzisiejszym spotkaniu, ma Ostrów drużynę w tym sezonie, bo jeżeli jeden pojedzie słabiej, drugi to nadrabia. Każdy ma wpadki, każdy ma dobre i znakomite wyścigi i o to w żużlu chodzi. Ktoś kiedyś powiedział, co jest ciężkie do zrealizowania, że 6x8 to jest po prostu 48. No i chyba o to chodzi, żeby mieć drużynę i o to chodzi, żeby mieć Polaków w składzie, bo coraz częściej jest tak, że tam, gdzie są sami Polacy, tam jest duży sukces. Adam Czechowicz chciałby jeździć jak najwięcej, mówił przed tym spotkaniem, i w popularnym czasie będzie musiał sobie szukać startów. Wychowanek gorzowskiej stali, ale już 10 lat w Opolu, praktycznie traktowany jako swój zawodnik, wypożyczony do Opola, tam miał spędzić tylko jeden rok w niższej lidze, objeździć się, no a zostało tak, że Adam Czechowicz już kilka ładnych lat, jak już mówiłem, 10 sezon w Opolu i praktycznie traktowany jako wychowanek tego klubu. Czechowicz w białym, Szwed Ricky Kling w kasku żółtym, Pytel na czerwono i na niebiesko Mariusz Staszewski. 15 bieg przed nami, popatrzmy.
Teraz problemy miał Adam Czechowicz. I Adam Czechowicz będzie z tego biegu wykluczony. Orzeł Łódź jako lider i Lubelski Węgiel na drugim miejscu. Te dwie ekipy zgodnie z przewidywaniami i tym, co działo się w całej drugiej lidze, były najlepsze. Różnice punktowe jednak były nieduże i to ekipa Lubelskiego Węgla z nowym sponsorem mogła awansować bezpośrednio do pierwszej ligi. Witold Skrzydlewski, prezes klubu Orła Łódź, nie wyobrażał sobie takiego scenariusza. Play-off zatem zapowiadał się niezwykle emocjonująco. Kto awansował do pierwszej ligi, to już Państwo wiedzą, ale ostatnie spotkania drugiej ligi były nie mniej ciekawe niż wyższej pierwszej ligi żużlowej. Witamy Państwa ponownie po krótkiej przerwie. Tym razem wybraliśmy się do Gniezna, gdzie Start Gniezno podejmował ekipę Marmę Hadykówki Rzeszów. Gnieźnianie po dość słabym początku sezonu rozkręcili się i zaczęli serię swoich kapitalnych zwycięstw. Marma Hadykówka nie zachwycała, ale wygrywała swoje spotkania. Wielka mobilizacja w ekipie gospodarzy i wielka mobilizacja w ekipie gości. To spotkanie było chyba najlepszym spotkaniem zarejestrowanym przez nasze kamery w sezonie 2010. A więc Gniezno czy Rzeszów? Takie pytanie zadawali sobie kibice i jednych, i drugich przed tym arcyciekawym spotkaniem. Jest to bardzo ważny mecz dla nas, dla obydwu drużyn bardzo ważny mecz. No i tak jak powiedziałeś, no, w tamtym sezonie przegraliśmy tutaj dwukrotnie. W tym sezonie gospodarze też są bardzo mocni u siebie i to świadczą o tym ich wyniki. W ogóle bardzo dobrze jadą w tym sezonie, no ale my przyjechaliśmy tutaj walczyć o zwycięstwo, także mam nadzieję, że kibice zobaczą ciekawe spotkanie. Jesteśmy trenerami, sportowcami, nam chodzi o każde zwycięstwo, a zwycięstwo na swoim torze jest bardzo szczególne. Jeszcze z takim pretendentem do Ekstraligi by było wielką satysfakcją dla gnieźnieńskich kibiców, działaczy i zawodników oraz moim. Dawid Lampard będzie miał wyciągany drut Sobojczyka po niedzieli, ale na pewno teraz nie myśli o tym wcale. Dobrze Gomulski, dobrze Lampard, tam odepchnął Lampard Gomulskiego, ten jednak nie popuścił, Lampard nieco szerzej się wypuścił, ale popularny Gomuła jest z przodu. Lampard teraz bardzo szeroko, Gomulski jak przyklejony do krawężnika, tam próbuje zamknąć szczypkę swojemu rywalowi. Lampard jednak szybszy i lepszy. Gomulski drugi, Sinström trzeci. Czwarty kret, ale to myślę tak do końca nam nie dostanie. Bo pokusi się o walkę o pierwszą pozycję Kacper Gomulski. Lampard jak na razie najlepszy, ale ta przewaga nie jest bezpieczna. Na pewno będzie musiał uważać na atakującego Gomulskiego. Jest także Linus Sinström. Czwarty Łukasz Kret bez walki jak na razie na to zapięcie. No i miało być ciekawie i myślę, że to spotkanie będzie ciekawe do końca, bo mamy drugi w tym spotkaniu już remis. Tak też się dzieje. Dawid Lampard po krótkiej walce z Kacprem Gomulskim za trzy. I spójrz, Jabłoński, Ozoniewski, Adrian Gomulski, Maciej Kuciap. Dobrze tam Jabłoński, ale najlepiej Maciej Kuciapa z tego czwartego pola. Jabłuszko drugi, trzeci w tej chwili Koniecki, czwarty Gomulski, chociaż tam Adrian Gomulski bardzo ostro wchodzi pod Okoniewskiego. Teraz Jabłoński bardzo szeroko atakuje Maćka Kuciapa, ten jednak zorientował się w sytuacji. Zamknął tam akcję swojego rywala, Jabłoński po raz drugi i próbuje tej samej akcji, tam ciekawie z tyłu. Walka między Gomulskim i Okoniewskim. Okoniewski już jest w tej chwili trzeci. Musi uważać Krzysztof Jabłoński. Myślał, że tam Adrian Gomulski jest, a Gomuła tymczasem czwarty. Teraz błąd Jabłońskiego i już w tej chwili Rzeszowianie prowadzą podwójnie. Brakuje mocy w motocyklach ekipie Startu Gniezno. Coś niedobrego dzieje się na trasie. Na start bardzo dobre te motocykle, a na dystansie przegrali podwójnie.
i popatrzy. Podaży dobrze Szczepaniak. Dobrze także Kacper Gomulski tam pracuje na zewnętrznej. Richardson atakuje bardzo zdecydowanie, ale Gomulski trzymał się na motocyklu. Pojechał pod płot z Dawidem Lampartem, ale ciasno było tam niesamowicie. Broni się jak na razie znakomicie Kacper Gomulski, ale musi uważać, bo ta dwójka Rzeszowian będzie atakować do samego końca. Ciężkie zadanie przed Gomułą. Jest drugi z przodu Szczepaniak, trzeci Richardson, czwarty jak na razie Lampart. Jeszcze jedno okrążenie i myślę, że wielka sensacja wisi w powietrzu. Nie potrafią zrobić Rzeszowianie absolutnie nic. Gomulski jedzie kapitalnie z przodu Szczepaniak i zanosi nam się na podwójne zwycięstwo pary gospodarzy. Szczepaniak, Gomulski, Richardson i Dawid Lampart. Gomulski w niebieskim, żółtym Charis, czerwonym japoński, białym Mikael Mach. Dobrze, tym razem gospodarze. Dobrze Jabłoński i Gomulski, teraz tam bardzo szeroko Mikael Mach się rozpędza. O niebo lepiej. Zawodnicy startu Gniezno musi teraz uważać. Jabłoński stracił swoje drugie miejsce na rzecz Mikaela Maxa, który tam podróżuje bardzo blisko Gomulskiego końca. Jego Krzysztof Jabłoński, a z tyłu czai się Chris Harris. Jakby tu zaatakować lidera startu Gniezno. Ale Krzysztof bardzo wolny jest na trasie dzisiaj. No i jak na razie wygląda to dla niego źle. Gomuła już poprawił sprzęt, a Jabłoński nie potrafi jak na razie dobrze przystanie znaleźć na ten tor. Teraz atak przy krawędzi na pozycję Harrisa. Odzyskuje ją, teraz czy wyciągnie go ta maszyna? No właśnie nie, zabrakuje prędkości w motocyklu popularnego Jabłuszki, ale być może teraz ten jeden punkt uda się zdobyć. No i kto? No i jednak Jabłoński, kapitalny bieg. Jung w czerwonym i Jabłoński w niebieskim kontra Lee Richardson w żółtym, Dawid Lampart w kasku kolor białego. Jung przegrywa start. Jest w przodu Richardson, Lampart bardzo szeroko tam podróżuje, ale przyciął do krawężnika Peter Jung. Jest także bardzo szeroko, atakuje Mirek Jabłoński, Lampart także nie lubi przegrywać, to nam gwarantuje emocje, myślę, do końca. Znakomita jazda i ściganie całej czwórki. Mirek Jabłoński bardzo szeroko tam pracuje na zewnętrznej. Zorientował się Richardson w sytuacji i teraz atak Mirka Jabłońskiego na tej prostej. Poszerza tor jazdy Anglika i już Richardson wywieziony pod płot, wykorzystuje to Peter Leung, który jest z przodu. Kapitalna akcja gospodarzy. Oby tylko teraz tego nie zepsuli. Teraz bardzo niebezpiecznie. Tam wciął się Richardson z Jabłońskim. Teraz znowu Jabłoński wywieziony pod płot. Lampart tylko na to czeka, żeby wykorzystać błąd Mirka Jabłońskiego. Ten jednak nie daje za wygraną. No jak nam się to wszystko zakończy? Leung, Richardson, Mirek Jabłoński i Lampart, ale kapitalną robotę zrobił dla swojego kolegi Mirosław Jabłoński. Kuciapa Jabłoński, Koniecki Lion. Znowu Rzeszowianie. Nieźle także Peter Lion, ale tam wywieziony pod płota. A proszę zobaczyć, co zrobił Mirek Jabłoński. Proszę zobaczyć, co zrobił teraz Peter Leung. Ale Leung traci swoje pozycje. Leung teraz nieco szerzej. Jabłoński pojechał kapitalnie po krawężniku. Tam musiał hamować Okoniewski. Niesamowicie się zrobiło. Ciasno tam na wejściu w drugi wiraż. Kapitalna walka. Nie robi sobie nic z tego. Ile
Marek Jabłoński, para Marmy, ściga reprezentanta gospodarzy, ale Jung sobie nie radzi dzisiaj. Czyżby ciężki dzień poprzedni był dla Szweda. Walczy, ale to nie jest ten Peter Jung, którego tutaj oglądaliśmy. Teraz błąd Macieja Kuciapy, musiał ująć gazu. Skontrowali to jednak znakomicie rzeszowiani, no i tylko 3-3, a mogło być zwycięstwo w tym biegu. Lampard, Jabłoński, Richardson i Gomulski. Dobrze Richardson, dobrze także Lampard. Gomulski tam próbuje, nieco szerzej, ale para Marmy już w tej chwili z przodu. Co zrobią gospodarze? Gomulski tam bardzo szeroko próbuje atakować Lamparta, ten jednak zamyka mu drogę tam do wejścia szerzej. Richardson z przodu Gomuła bardzo szeroko stara się tam niesamowicie rozpędzić. Jednak rzeszowianie jedą znakomicie w tym biegu. Jabłoński czwarty, bez pomysłu na jazdę jest w tym spotkaniu. Jabłoński, teraz Gomulski atakuje Lamparta, podcina go, no i będzie z tego biegu wykluczony. Nie jedziemy tego u siebie, taka jest prawda. Aura pozbawiła nas atutu własnego toru, tak to trzeba określić. Krzysiek nie jedzie dobrych zawodów, ale tak naprawdę my walczymy z dwoma przeciwnikami dzisiaj. Z gośćmi z Rzeszowa i sami z sobą, ze swoimi słabościami. Ja wierzę, że gości z Rzeszowa jesteśmy w stanie dzisiaj pokonać. Pytanie jest, czy jesteśmy w stanie pokonać sami siebie. Jabłoński na niebiesko, na czerwono Gemuła. W białym Bomber Harris, w kasku żółtym Lee Richardson. Popatrzmy, przed nami 14 gonitwa dzisiejszego spotkania. Dobrze, także Adrian Gomulski. Próbuje tam Jabłoński się napędzać szeroko. Gomuła już z przodu. Rzeszowianie zamknęli drogę Jabłońskiemu. Ten spróbuje przy krawężniku zaatakować. Kapitalny atak Krzysztofa Jabłońskiego. Gomulski teraz upada. Oj, niebezpiecznie, bardzo niebezpiecznie tam było. 43 punktów zbierali gospodarze, 47 goście po kapitalnym, cudownym pojedynku. Brawa i od jednych, i od drugich dla żużlowców obu ekip. Gospodarze przegrali i tych punktów nam zabrakło, powiedział po kilku kolejkach Arek Rusiecki, prezes klubu z Gniezna. Spotkanie jednak przegrane troszkę na własne życzenie. Brakowało zgrania, brakowało pewności siebie, a także chyba trema i stawka tego spotkania zjadła żużlowców gospodarzy. Marma Hadykówka, wygrywając tak ważne spotkanie, wydawało się, że postawiła kropkę nad i, jak chodzi o awans do Ekstraligi. Później okazało się, że wcale nie jest tak do końca, ale na pewno ważne i pewne zwycięstwo w Gnieźnie spowodowało, że rzeszowianie z wysokim podniesionym czołem wyjeżdżali z Gniezna. Drugie spotkanie, które dla Państwa pokażemy, to spotkanie gospodarzy RKM ROF Rybnik kontra Lotos Gdańsk. Rybniczanie po dobrym początku sezonu zawodzili niemiłosiernie. Seria 7 porażek zdawała się nie mieć końca. Do Rybnika gdańszczanie jechali w roli faworyta, ale rybniczanie, osłabieni bez dwóch podstawowych zawodników, postawili gościom niesłychanie trudne warunki. Kapitalne spotkanie, chociaż wynik na to nie wskazuje, pokazał, że rybniczanie w pełnym składzie mogliby być najgroźniejsi dla najlepszych. Nastawienie bojowe, osłabienie zespołu, wiadomo, Nermag, jeden z liderów zespołu, nie wystąpi w dzisiejszym meczu. Klint, kontuzja barku. W piątek miał konsultację lekarską. Wysłał lekarskie zaświadczenie, że nie jest, musi odpocząć 4-5 dni. Jedziemy naszą młodzieżą plus doświadczony Mariusz Węgrzyk, Jonas Kilmakorp i Andrzej Karpow. Będziemy starali się zrobić miłą niespodziankę kibicom. Sławek Pyszny palił się do jazdy. Myślę, że chłopaki nasi miejscowi tutaj pokażą, że na swoim torze potrafią jeździć i będziemy starać się walczyć o jak najlepszy wynik. Jeżeli będzie wszystko dobrze układało, to i o zwycięstwo. To jest tylko sport i wszystko jest przed nami. No, jeżeli nie ma w składzie dwóch podstawowych zawodników, chyba najrówniej punktujących tutaj, no to byłby bardzo
rozczarowany, gdybyśmy tego meczu nie wygrali. Nie ma co się oszukiwać, ale aczkolwiek to jest sport, wszystko może się zdarzyć. No, jak to pan mówił, teoretycznie jesteśmy silniejsi, aby to w praktyce też się tak okazało. Ustawienie zawodników, podejście drugie i miejmy nadzieję ostatnie, za chwilę taśma w górę i wystartowali ładnie. Matejkus pierwszy spod taśmy i pierwszy w łuku, jest także Zorro w żółtym kasku, ale wyprzedza go już po wewnętrznej Andrzej Karpow. No i Karpow nie daje szans szwedzkiemu zawodnikowi. Z tyłu został Rafał Fleger, no i proszę, jak próbował jeszcze atakować Karpow Zorro. No i teraz czy Karpow wyjdzie na czoło? No proszę, jak ładnie objeżdża Mateja Kusa. Widać, że chyba Kuskus i Zorro nie mają najlepiej zestrojonych silników, nie poszli po radę do swoich kolegów, którzy już jechali, byli najszybsi, a więc do Jonassona i Chliba. No i potwornie szybki na własnym torze Andrzej Karpow. Może nie tyle szybki, co zna doskonale te ścieżki i udowadnia to już nie po raz pierwszy. Zresztą, że warto na niego stawiać i tak jak mówiłem już na początku naszego spotkania, że Andrzej Karpow być może będzie jednym z liderów rybnickiej drużyny, jeśli będzie tak dalej jeździł, pod warunkiem oczywiście, że wszystkie problemy zostaną rozwiązane. No i mamy 3-3, bo raczej Rafał Fleger nie nawiąże rywalizacji, nie nawiązał jej przez cały bieg, a więc 3 punkty Andrzej Karpow, 2 punkty Matejkus, 1 punkt Magnus Zorro Cetterström i 0 Rafał Fleger. 3-3. Po raz kolejny. Tusty w kasku białym, Renat Gafurow w kasku czerwonym. Ponownie Andrzej Karpow. Dawid Stachyra w kasku żółtym. No i w kasku niebieskim Rafał Fleger. Mocno eksploatowany jest Andrzej Karpow w tym spotkaniu. No zresztą ja się wcale nie dziwię, na miejscu Dariusza Momota też bym postawił na tego zawodnika, no ale zobaczymy, bo jest tutaj Renat Gafurow, który może być bardzo niebezpieczny dla swoich rywali. No i proszę, jak teraz gdańszczanie wzięli w kleszcze Rafała Flegera. No nie może się odnaleźć w tej sytuacji Rafał Fleger. Na razie wychodzi na prowadzenie. To jest bieg szósty, postawiło jeszcze motor Andrzeja Karpowa. No i walczy na równi Rafał Fleger, ale po wewnętrznej już pilnuje kredy. Wynosi się teraz daleko Rafał Fleger. No i proszę, od razu dwójka, gdańszczan przechodzi, no zostawili mu na szczęście trochę miejsca. No i cały czas wyrównany pojedynek, czy wywalczą gdańszczanie 5-1, na razie z przodu jest Renat Gafurow, no i Dawid Stachyra jak przyklejony, jak cień za swoim kolegą z zespołu. No i proszę, zostają z tyłu rybniczanie. Rafał Fleger nie wytrzymał tej presji, musiał przymknąć, został zmuszony do przymknięcia manetki gazu. Też sporo błędów było niepotrzebnie, gdzieś tam szukał ścieżki na zewnętrznej stronie toru, kiedy gdańszczanie trzymali się kredy jak przyklejeni. No i proszę, teraz w efekcie Rafał Fleger jest ostatni, no Andrzej Karpow walczy o ten honorowy jeden punkt w tym biegu. Ogląda się jeszcze Gafurow, czy jest za nim Stachyra, ale to już tylko formalność, bo 5-1, 3 punkty Renat Gafurow, 2 punkty Dawid Stachyra, Andrzej Karpow 1 punkt i 0 Rafał Fleger i 5-1 dla gdańszczan. W kasku czerwonym Andrzej Karpow, w kasku żółtym Dawid Stachyra, Sławomir Pyszny, kask niebieski i w kasku białym Tomasz Jonasson. Znowu pozwoliłem sobie tak od bandy do wewnętrznej podać państwu zawodników. No i uwaga, taśma w górę. Wystartowali dobrze Karpow, dobrze Pyszny. Karpow bardzo szeroko w tej chwili pojechał. Czy wytrzyma tą zewnętrzną, czy zdoła się tam rozpędzić? Tak jest, już wyprzedzano. Jonasson słabiutko, Tomasz Jonasson zostaje. No a z przodu jest Sławomir Pyszny, broni się przed Dawidem Stachyrą, przypilnował krawężnika. Ładnie teraz przyblokował, przypilnował tej wewnętrznej części toru i w pogoń próbował puścić się za Andrzejem Karpowem jeszcze Dawid Stachyra. No i proszę bardzo, 5-1 dla rybniczan. W tym momencie to jest to, co kibice przy ulicy Gliwickiej chcieliby oglądać przez cały pojedynek. Czyżby odrodzili się Karpow i Pyszny, a może po prostu przekombinowali ze sprzętem, zwłaszcza przekombinował tutaj Jonasson, bo widać, że Stachyra jeszcze w miarę jakoś jedzie, ale też nie niesie ten motocykl jak niósł wcześniej. No jeszcze próbuje Dawid Stachyra, wypuszcza się, oj tam dziura jest niebezpiecznie troszeczkę, próbował się wypuścić jeszcze Dawid Stachyra, no ale na niewiele się to zdało. Andrzej Karpow 3 punkty, 2 punkty Sławomir Pyszny. Dawid Stachyra w kasku żółtym 1 punkt i 0 Tomasz Jonasson.
14 kolejek w pierwszej i drugiej lidze za nami. To, proszę Państwa, oznaczało, że 1 sierpnia był datą, kiedy poznaliśmy dwie czwórki i w pierwszej i drugiej lidze. Inny regulamin stworzony przez centralę żużlową na to rozgrywki spowodował, że każde spotkanie miało swoją wartość i każde spotkanie mogło rozstrzygnąć sprawę awansu bądź spadku do pierwszej lub drugiej czwórki. W pierwszej lidze, proszę Państwa, na prowadzeniu Marma Hadykówka Rzeszów, potem Lokomotiv Daugavpils, Lotos Gdańsk i Start Gniezno. Te cztery zespoły stworzyły pierwszą czwórkę. W drugiej czwórce jeździł zespół z Grudziądza, z Poznania, Rybnika i Miszkolca. Jak chodzi o, proszę Państwa, drugą ligę, tam było podobnie, ale scenariusz dla czterech ostatnich ekip tego sezonu rundy zasadniczej był niestety bardzo przykry. 1 sierpnia już miały niestety zasłużone wakacje. Proszę Państwa, jak chodzi o pierwszą ligę, te kwestie dwóch czwórek, bo mówiliśmy o regulaminie, były troszkę inne niż w zeszłych latach. Czwórkę ustawiały się w ten sposób, nową tabelę, i liczyły się tylko i wyłącznie punkty między drużynami, które się w niej znalazły. Start Gniezno zatem przystępował do rywalizacji play-off z bardzo ciężkiej, niekorzystnej sytuacji. W drugiej czwórce było podobnie i właściwie drużyna z Grudziądza już przed play-offem mogła właściwie świętować utrzymanie w pierwszej lidze. Nie o to chodziło Sternikowi ekipy z Grudziądza, tym bardziej, że większość kolejek ekipa trenera Roberta Kępińskiego była w pierwszej czwórce. Czkawką odbijała się przegrana z ekipą Startu Gniezno na własnym torze 44-46. Nieco stracha narobili ekipie Marmy Hadykówki żużlowcy Lotosu Gdańsk. W ostatnim meczu rundy zasadniczej wygrali oni spotkanie, które rozegrano o 9 rano. Marma Hadykówka jechała bez swoich najlepszych zawodników, a gdańszczanie wygrali 47-43. Natomiast prezesi klubu z Rzeszowa zapowiadali srogi rewanż na gościach już w rundzie play-off. Przed nami było 6 kolejek, 6 znaków zapytania i 6 odpowiedzi, które mieliśmy uzyskać w sprawie awansu i spadku do pierwszej ligi albo do ekstraligi. A więc play-off zapowiadał się niezwykle interesująco. Play-off to miała być odpowiedź na prawdziwą wartość drużyn. Play-off to miało być to, na co kibice czekali najbardziej. 6 wielkich kolejek już w jutrzejszym programie i proszę Państwa, zapraszam na niego bardzo serdecznie. Po emisji tego programu wielka niespodzianka dla kibiców Żużla w całej Polsce. Jaka to będzie niespodzianka? Oczywiście nie możemy dzisiaj ujawnić. Zapraszamy także na nasz materiał jutro, Playoff 2010 z pierwszej i drugiej ligi żużlowej. Program zaprasza Grupa Marma, producent najwyższej jakości budowlanych materiałów izolacyjnych.